No i po co tu się znalazłeś? Jest wąwóz, zaczynają kwitnąć leszczyny, trochę zachmurzone. Zobaczymy, co na tych trawach. 454 do zobaczenia. To jest rezerwat Sadkowice. Trzeba się ciebie naszukać w rezerwacie. Trzeba troszkę poświęcić czasu, żeby znaleźć tablicę, która cię opisuje tutaj. No ale to trochę dlatego, że jesteś najmniejszy w województwie mazowieckim. Jeden z najmniejszych w Polsce. Tylko 70 hektara. Ten wąwóz na skarpie Wiślanej został utworzony rezerwat na nim w 1977, żeby ochronić roślinność kserotermiczną. No od tamtych czasów dużo się zmieniło, bo w trakcie tworzenia tego rezerwatu tutaj były wypasy kóz, wypasy owiec i one właściwie utrzymywały różnorodność biologiczną. Teraz od tych 40-50 lat tych wypasów tutaj nie ma. Może trochę krócej, bo w 90-tych latach nawet były wypasane zwierzęta na tych skarpach. No i weszły krzewy, weszły już rośliny zacieniające to podłoże i te ciepłolubne, kserotermiczne rośliny mogą mieć podgórkę. A kiedyś na tym podłożu kredowym, tam wystają jeszcze kamyki kredowe, na tym podłożu kredowym była cała gama, cała paleta roślin kserotermicznych. Jakiś kolosalny drapieżnik mi się znowu pojawił w obiektywie. Okej, może tylko wymienię zawilca wielkokwiatowego i astra, gawędkę. To one tutaj powinny za jakieś 2 miesiące, miesiąc, półtora kwitnąć. Trochę im będzie trudniej w tych krzakach i chaszczach. Ostatnie czyszczenie odbywało się 2013 tutaj. No w te 10 lat potrafiły te krzewy już wybujać całkiem sporo. Znalazłem cię w rezerwacie Sadkowice Raj. Jesteś. Wiem, jak tutaj wrócić. To tyle.